Cześć kochani, dzisiaj film troszeczkę inny od tych, które robię zwykle, bo nie będziemy nic naprawiać, montować, sprawdzać. Sprawa dotyczy opony tylnej i właściwej diagnozy. Powrót z wakacji skończył się na lawecie z racji tego, że niewłaściwie zdiagnozowałem uszkodzoną oponę. Byłem święcie przekonany, że jest to opona przednia, była to opona tylna. Przy sprawdzaniu nie było tego widać. Ta piękna buła wyszła później i uniemożliwiła niestety dalszą jazdę. Sytuacja pokrótce wyglądała tak, że zalecieliśmy nad morze 700 km bez problemów, nic się kompletnie nie działo. Następny dzień chcieliśmy pojechać na Hel, no i takie delikatne czułem wibracje w kierownicy, więc byłem przekonany, że jest uszkodzona najprawdopodobniej opona przednia. Później po dłuższej eksploatacji, znaczy no, po przejechaniu jeszcze paru 10 km, zaczęło to już być odczuwalne delikatnie z tyłu. No ale sądziłem, że duże bicie, duże wibracje w przedniej, w kierownicy, więc opona przednia. Uruchomiłem przez Facebooka akcję alarmową, dzięki tam Anicie ustaliła mi numer do Lęborka, do firmy motocyklowej. No to już było późno, był czwartek, no chłopak już nie zamówił, zamówił w piątek, mimo urlopu został, bo wiedział, że sytuacja podbramkowa. Pozdrawiam Damiana z Motoeksperta z Lęborka za pomoc. No zamówił mi tą oponę, podjechaliśmy w sobotę, wymieniliśmy oponę, wsiadłem, zacząłem jechać, ta sama sytuacja. Okazało się, że jest to opona tylna. No i co tu robić, sobota, w niedzielę wracamy do domu. No ale mówię, no może jakoś pomalutku zajedziemy tam, jadąc 60-80 na godzinę, no męczarnia, no ale cóż zrobić. No ale niestety nie dojechaliśmy, bo tak jak widzicie, wyszła taka piękna buła. I musiałem zjechać do Ostródy, załatwiliśmy nocleg. Rano przyjechał w poniedziałek kolega, zabrał nas do domu. To na co robię ten film? Na to robię przede wszystkim, żeby zwrócić uwagę na to, jeżeli będzie nam coś biło w kierownicy, to najprawdopodobniej na 99% będzie to opona tylna. Jednak wszystko wskazywało, że jest to opona przednia. Diagnoza była nietrafiona, zmarnowany czas, nerwy, niepotrzebna laweta, a można było zamówić oponę tylną, wymienić i byłoby ok. No i też pamiętajcie, żeby jednak nie robić przebiegów. Na tej oponie zrobiłem prawie 30 tysięcy i to było za dużo. Planowałem już to zmienić w przyszłym sezonie, no ale niestety na błędach się człowiek uczy. Dwa sezony, 20 parę tysięcy trzeba opony wymieniać, bo nic nie wskazywało, żadnych śladów nie było, motocykl się prowadził idealnie do pewnego momentu. Także pamiętajcie, jak bije kierownica, to będzie do wymiany opona tylna. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.